Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na filmik, w którym pokażę, jak wykonać na szydełku taką niewielką, świąteczną serwetkę. Do zrobienia takiej serwetki będziemy potrzebowali kordonek w dwóch kolorach. Ja dzisiaj wykorzystam kordonek Kaja w kolorze białym i takim jasno-beżowym. Linki do obu kordonków znajdziecie w opisie. Kolorowy kordonek, jak widzicie, będzie nam potrzebny jedynie do wykonania brzegu serwetki. Tutaj pełna dowolność, bo możecie użyć innych kolorów, jak również innego rodzaju kordonka. Ja tutaj na przykład użyłam kordonek Anchor, metalizowany złoty, a tutaj mamy taką włóczkę dosyć fantazyjną, efektowną, błyszczącą, z włoskiem o nazwie Pirilti. Natomiast teraz będę szydełkowała, tak jak powiedziałam, białą kają, a brzeg zrobię serwetki również kają, ale w kolorze jasno-beżowym. Dlatego przyda nam się jeszcze szydełko 1,25 mm. Naszą serwetkę zaczynamy od wykonania pętelki oraz następnie 10 oczek łańcuszka. Łańcuszek zamykamy oczkiem ścisłym w kółeczko i następnie w ten łańcuszek wykonujemy półsłupki, a tych półsłupków będzie aż 32. Zaczynamy jednym oczkiem i następnie 32 półsłupki. Robimy dosyć ciasno, żeby wszystko nam się ładnie zmieściło. Mam już kółeczko złożone z 32 półsłupków. Zakończyłam okrążenie, zamykając je oczkiem ścisłym, wbijając się w pierwszy półsłupek. No i teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i w każdy półsłupek wbijam się teraz słupkiem. Czyli w tym kolejnym okrążeniu będę miała 32 słupki. Okrążenie już prawie gotowe, zamykam je oczkiem ścisłym w trzecie oczko pierwszego słupka. I tak wygląda środek mojej serwetki. Teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie w kolejne 3 słupki wbijam się słupkami. Gotowe. Teraz robię jedno oczko przerwy i kolejne 4 słupki, następne 4 słupki z poprzedniego okrążenia. Nie omijam żadnego oczka, jedynie po każdych 4 słupkach robię oczko przerwy. No i tak wygląda skończone kolejne okrążenie. Takich grup, w których mamy 4 słupki, powinno być w okrążeniu 8 grup po 4 słupki rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I teraz będę Wam pokazywała kolejne okrążenia, zajmując się tą jedną częścią wzoru, którą po prostu później trzeba będzie w okrążeniu powtórzyć jeszcze 7-krotnie. A więc jesteśmy nad pierwszym słupkiem z grupy 4 słupków. No i teraz pierwszy słupek wykonujemy 2 słupki, czyli najpierw 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, następnie narzut i wbijamy słupek w to samo miejsce. A więc zaczynamy 2 słupkami z jednego oczka. W kolejne 2 słupki wbijamy po jednym słupku. A więc mamy już 4 słupki tu w sumie. I teraz w ostatni słupek z poprzedniego okrążenia, w grupie tych 4 słupków, wbijamy ponownie 2 słupki. Czyli
czyli zaczynamy i kończymy naszą taką grupę słupków dwoma słupkami wychodzącymi z jednego oczka. Tak to wygląda. Następnie jedno oczko przerwy i powtarzamy to siedmiokrotnie. Okrążenie już skończone, zamknęłam oczkiem ścisłym. No i tutaj w tej grupie słupków mamy 6 słupków i kolejne 3 okrążenia, moi drodzy, będziemy wykonywać analogicznie. To znaczy, będziemy dodawać po 2 słupki na brzegach naszej grupy słupków. To znaczy zawsze z pierwszego i z ostatniego słupka będą wychodzić nam 2 słupki. 3 okrążenia, czyli jeżeli mamy tutaj po 6 słupków, w następnym będzie 8, w kolejnym 10, a w jeszcze następnym 12 słupków. A więc teraz 3 oczka łańcuszka, słupek w to samo miejsce, w kolejne słupki aż do ostatniego, wkłuwam się po słupku. Jestem w ostatnim słupku z naszej grupy słupków, no i drugi słupek z tego samego oczka, oczko przerwy i następna grupa. I możemy przechodzić do następnego okrążenia. Tutaj mam już 8 słupków, czyli w tym okrążeniu, które będę robiła teraz, będzie tych słupków 10, o 2 więcej. Zaczynam 3 oczkami łańcuszka, słupek w to samo oczko, słupki w każde oczko następne. Dojeżdżamy na sam koniec naszej grupy słupków, no i wykonujemy 2 słupki z jednego oczka, następnie oczko przerwy, i powtarzamy jeszcze 7 razy. No i kolejne okrążenie, przechodzimy już do 12 słupków w tej naszej grupie słupków rozdzielonej po jednym oczku łańcuszka. A więc zaczynam 3 oczkami, ponownie wbijam się w pierwsze oczko, wykonuję następnie same słupki aż do końca. I tutaj w ostatni słupek wbijam się ponownie 2 słupkami oczko przerwy. A więc mam tych słupków 12. No i następnie oczywiście powtarzam to 7 razy. No i gotowe. Jesteśmy teraz w najszerszym miejscu, tutaj jeżeli chodzi o słupki, o płatki naszej gwiazdki. Teraz zaczniemy te słupki sobie odejmować. Do tej pory dodawaliśmy sobie po słupku na początku i na końcu każdej tej grupy. Teraz będziemy odejmować. Czyli zakończyłam oczkiem ścisłym, wbiłam się w pierwszy słupek i przechodzę teraz kolejnym oczkiem ścisłym do drugiego słupka. Wykonuję 3 oczka łańcuszka i następnie w każdy słupek prawie do końca wbijam słupek. Omijam tylko słupek ostatni. Czyli teraz słupków będziemy mieć o 2 mniej, czyli będzie ich 10. Ok, tak to wygląda. Mam 10 słupków. Ostatni słupek nie wbijam słupka żadnego. Żadnego splotu nie robię, natomiast teraz, w tym momencie, robię 4 oczka na łuk i łapię oczkiem ścisłym tutaj w tą przerwę pod jedno oczko łańcuszka, które nam łączyło grupy słupków. Następnie znowu 4 oczka łańcuszka, omijam pierwszy słupek i wkłuwam się słupkiem następny. W ten sposób. I powtarzam. Czyli robię 10 słupków, ostatni omijam,
4 oczka łańcuszka na łuk, pół słupek pod to jedno oczko łańcuszka, znowu 4 oczka na łuk i ponownie 10 słupków. No i tak wygląda zrobione okrążenie. Mamy już tutaj, pojawiają się pierwsze łuki. No i teraz przechodzimy do okrążenia następnego. To okrążenie zamknęłam oczkiem ścisłym, wbiłam się w pierwszy słupek, ponieważ te słupki teraz gubimy, w związku z tym przechodzę kolejnym oczkiem ścisłym do następnego słupka. Tutaj miałam słupków 10, w tym okrążeniu będę miała ich 8. Czyli robię 3 oczka łańcuszka za słupek nad drugim słupkiem z poprzedniego okrążenia i następnie wykonuję 8 słupków. Mam zrobionych 8 słupków, czyli został mi tutaj jeden słupek, który omijam. I teraz ponownie łuki. 4 oczka łańcuszka, pół słupek pod pierwszy łuk, 4 oczka łańcuszka, pół słupek pod drugi łuk, 4 oczka łańcuszka i następnie słupek w drugi słupek z poprzedniego okrążenia. I kolejno robimy 8 słupków. Tak w tym okrążeniu będą układać się łuki. No i tak teraz wygląda nasza serwetka. Przechodzimy sobie oczkiem ścisłym teraz tu nad drugi słupek. Tak jak w tym okrążeniu mieliśmy 8 słupków, tak teraz będzie ich 6. 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Wykonujemy 6 słupków. Gotowe. Następnie 4 oczka łańcuszka za łuk. Pół słupek, 4 pod następny łuk, pół słupek, 4, kolejny pół słupek pod łuk, 4 i kolejna grupa słupków, czyli pierwszy omijamy, wkłuwamy się w drugi i wykonujemy 6 słupków. I kolejne okrążenie. Przechodzę do drugiego słupka oczkiem ścisłym. Teraz wykonam zaledwie 4 słupki. 3 oczka za pierwszy słupek i jeszcze 3 słupki. Ten słupek omijam i teraz łuki. 4 oczka łańcuszka, pół słupek, 4, pół słupek, 4, pół słupek, 4, pół słupek i 4 oczka. I znowu omijam pierwszy słupek, wkłuwam się w drugie oczko, wykonuję słupek, no i jeszcze 3 słupki. Tak w tej chwili wygląda nasza serwetka i teraz przechodzimy do ostatniego okrążenia białego, o ile chcecie zrobić kolorowy brzeg. Czyli przechodzę sobie oczkiem ścisłym nad drugi słupek, wykonuję w tym okrążeniu jedynie 2 słupki, czyli na początek 3 oczka łańcuszka i słupek. No i teraz już same łuki, czyli 4 oczka łańcuszka, bo z tylu składa się każdy łuk i pół słupek pod łuk z poprzedniego okrążenia. Cztery oczka i znowu
dwa słupki. I tak naokoło. No i tak wygląda już właściwie niemal skończona nasza serwetka. Możemy nitkę obciąć. Nitka obcięta. Przeciągam. Następnie delikatnie ją wrabiam. A żeby nie tracić czasu, ja ją tylko tutaj dwa razy przeciągnę. Natomiast później jeszcze wrobię ją dokładniej, tak żeby nic mi się na pewno nie spruło. No i teraz możemy przejść do brzegu. Czyli w moim wypadku to będzie akurat kaja beżowa. Ona jest beżowa, ale taka złoto-beżowa. Także bardzo ładnie powinna się prezentować. Zahaczam sobie nitkę na którymś z łuków. I teraz na każdym łuku będę wykonywała 4 półsłupki. Czyli zaczynam sobie na środku łuku, półsłupek, zrobię jeszcze jeden i przejdę teraz do drugiego łuku, tak żeby potem na tym samym łuku zakończyć. A więc robimy pod łuk 4 półsłupki. Przechodzimy od razu pod następny łuk. I kolejny. I dojeżdżamy sobie do momentu, gdzie kończy nam się gwiazdka, czyli jest ten róg gwiazdeczki. Wkłuwam się półsłupkiem w pierwszy słupek. Następnie 4 oczka łańcuszka. I wykonuję pikotkę, czyli tutaj pod dwie niteczki. Przeciągam i następnie półsłupek w kolejny słupek. 4 półsłupki pod łuk. No i w ten sposób obrabiam naokoło całą moją serwetkę. A tu, gdzie kończy się gwiazdka, robimy pikotkę z 4 oczek łańcuszka. To nam tą gwiazdkę jakby leciutko jeszcze przedłuży. No i gotowe, moi drodzy. Serwetka jest już właściwie skończona. Pozostało tylko obciąć nitkę, delikatnie ją wrobić. Następnie serwetkę należałoby leciutko usztywnić i rozpiąć, tak aby nadać jej ładny, regularny kształt. Zachęcam Was bardzo do zrobienia, podjęcia wyzwania, spróbowania swoich sił i wydziergania takiej serwetki, bo robi się ją naprawdę przemiło, a prezentuje się prześlicznie na stole. Zapraszam Was na mój blog crochet.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. A jeżeli spodobał Wam się filmik, no to poproszę o łapkę w górę. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.